la 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 la. Witajcie w 10 dniu Vlogmas! La 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 la. Hejka! Dzień dobry! Na samym początku chciałabym wam życzyć przecudownego dnia. Wysyłam wam mnóstwo dobrej, pozytywnej energii. Ja mam fantastyczny humor jak na naszą szerokość geograficzną. Wyobraźcie sobie, że byłyśmy na gadżetach. Porządne lumpeksy zawsze mają jakąś taką część gadżetową i tam można znaleźć różne rzeczy. I my znalazłyśmy karuzelę świąteczną. Taką w starym stylu, którą teraz dałyśmy do naprawy Lulusiowemu tacie. Tam ktoś gmerał ostro przy tej karuzeli, bo jest miejsce na 3 baterie. I czego się dopatrzył pan Mirek? Otóż tego, że jest tam taka dziurka na zasilacz. Przyszłam do szuflady i do woreczka wstydu. W sensie, no wiecie, no to nie jest jakiś taki wielki wstyd, no bo myślę, że każdy z nas ma jakieś kablowisko, żmijowisko gdzieś głęboko ukryte. Ostatni raz jak tam zaglądałam, to wszystko było ładnie poukładane. Ta wtyczka w ogóle przypomina końcówkę ładowarki do starych Nokii, takich przyciskowych. Może się tu znajdzie coś takiego. Od Nokii? No wiesz, jeśli chodzi o 3210, to słyszałam, że teraz domy na nich stawiają. 3210 to jedyny telefon, do którego żartem było dokupowanie ochraniacza. No, outfitik jest domowy. Mam taką piękną bluzę z Saturnem. Od czego to jest ładowarka? Taka mała ładowarka jest, biała. Biała? Ładowarka do szczoteczki do zębów. Możecie pomyśleć, ładowarkę do szczoteczki do zębów trzymasz na dnie szuflady, to czym myjesz zęby? Inną szczoteczką, soniczną, bo ta jest elektryczna, to taki mój backup zębowy. O! I byś się zdziwiła, wiesz? Nie, 5,5V, a tamto ma mieć do 5V, za duża. 12V, za duża. Pamiętaj, że mój brat... O, o, i się, i wiesz co? I będziesz szczekała jeszcze, będziesz szczekała. Patrzcie. Masz. Nokia, wąski dziubciuś, 6,5V, a może 5? Może ja na złe V patrzę, ale ta jest do przetestowania. O, kolejna Nokijka, 5V. Zobaczymy. Ja myślę, że to może być to, ja myślę, że może już znalazłam. Teraz poodkładam to na miejsce, oczywiście... Dobrze poskładane. A wiesz, że do tego lodowiska, bo ja mam też zasilacz, mam od czegoś innego. Wow! A też wiesz, ja mam dużo od tego masażera jakiegoś, tylko ja nie wiem, gdzie on jest. Od masażera? Takiego jak Samanda w Seksie w Wielkim Mieście? Nie. Przepraszam bardzo, zepsuł mi się ten wibrator. To nie jest wibrator, to masażer. Whatever. Czasami jest tak, że nie wiecie, czego byście posłuchali. Czy wiecie? Bo ja czasami na przykład nie mam pojęcia, czego bym posłuchała i dzisiaj odnalazłam coś takiego, że po prostu weszło idealnie. Był to soundtrack z Małych Wielkich Kłamstewek, w sensie Big Little Lies. Jakim ten serial był sztosem, jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie nadróbcie to, a jeżeli oglądaliście, to dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. W ogóle najsuper to jest obsada, produkcja i to, że jest to taki serial, gdzie najważniejsze role są rolami kobiecymi.
I to jest super, bo jednak kino jest przesiąknięte męskimi rolami głównymi, a tych damskich zawsze mi brakuje. I jest fantastyczna muzyka, fantastyczne zdjęcia. No i jest to serial na podstawie książki Lyane Moriarty i ja czytałam jej książkę pod tytułem Dziewięcioro nieznajomych i też wam gorąco polecam, bo jest super wciągająca, bardzo przyjemnie się czyta i jest taka zaskakująca. No jest to coś innego. A ja idę testować kabelki. Wchodzę do pana Mirka, a tam na witrynce gra, działa, koniki pim, 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 pim. Mówi do mnie, wiesz, wystarczyło podłączyć ładowarkę do Nokii. No więc Lulusiowy tata jest złotą rączką, powiedział, że jeszcze tylko przykręci spód i mogę to zabierać. Ale tak mi się chciało śmiać, bo biegam, biegam, otwieram drzwi, a to pim, 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 pim. Mega, mega! Cieszę się, cieszę się, cieszę się. A jest to, że mam ciekawe, to podłączenie. Zasilacz też może to uruchomić. Jaki zasilacz? Ten, który znalazłaś się w szufladach. No to właśnie na takim samym, tylko twojego taty działa. Dokładnie na takiej samej ładowarce, jak ja mu niosłam na górę. Ale z was zbieracze. Kolejny piękny dzień! Rozmawiałam przed chwilą z widzami, dzwoniłam do odpowiednich służb i wiesz, co wszyscy mówią? No. Nastaw rosół! Lepiej. Nie chcę iść. Na co ci ten rosół? Garnka nie mam. Pójdę po karuzelę, przyniosę garnek. Wiecie, jaki zajebisty garnek? Garnek tak świetny, że skoro świt nastawiłyśmy raz rosół, poleciałyśmy na bazar, byłyśmy na tym bazarze 6 godzin, nie pytajcie. A może ja sprzedaję na bazarze kwiaty, które rozsadzę? Bazarki są super, ja uwielbiam bazarki. Tak nagle taka myśl... Rosół włączony został na gazie. Przyspidowałyśmy, no ale tyle godzin już minęło. Słuchajcie, wbiegam. Mało co nóg nie pogubiłam. A tam może rosołu ubyło 5 cm ubyło. I taka esencja została. Pyszny rosół był. Chcę rosół! Jest grudzień, chcę rosół! Daj rosół mi! Jest grudzień, chcę spokój! Słuchaj, taka parafraza to nie parafraza. Zatem dorobiłam się dwóch gwiazd betlejemskich. Jedna mniejsza, druga większa. Obie nie podlewane. Właśnie w związku z tym, że są obie nie podlewane, to właśnie je podleję. Mało, dużo, ile się tego podlewa. A te lindorki to też kupiłaś? Do ciebie już są do pachki. Dam. O, jaka jesteś kochana. A jaka jestem słodka. Właśnie drzewa olejkiem benzynowym. Tak. Szczoteczka? Do brwi. Taka ukryta. Ale taki drana. W życiu bym jej nie znalazła. O mać beca. O mać beca. O mać beca. Dlaczego budzi dzwonić się o 13? Kawka to jest najlepszy pomysł na taki dzień. Bawisz się we mnie? Pierwszego YouTube'owego kawkowicza w Polsce? Tak. Jaki ty kawkowicz? Jedna kawa jeszcze to nie ten, kawkowicz to jest jak... Ale zawsze kręcę kawkę, moja doktor kardiolog, to jest kawkowicz. Pani fantastyczna kobieta w ogóle i taka, ona jest taka piękna, Boże. No, jest taka piękna i... I taka wspaniała i taka... O Jezu, cudowna kobieta. I ona... Pani doktor, to może ja nie będę piła tej kawy. Ja już dzisiaj 7 piję. Jak Jenka przyszła. I zatwierdziła, żebyśmy wam pokazały parę takich drobiazgów, które kupiłyśmy. Co, pokażemy wam. Zaczniemy od skarpetek. Czy skarpetki kupiła sobie Iza, bo przecież, no wiecie, mam 2 latka, 2,5, sięgam głową. Ponad stół. Masz. Lepiej? Nie. Nie, bo tak byłam czarna zamiast pomarańczowa, już wolę być pomarańczowa. Byłyśmy w H&M-ie i ja zobaczyłam właśnie, że są soksy, 3 za 2, mhm. A para była po dyszku, więc mam 3 pary soksów za 20 zł, ponieważ ja zawsze noszę 3 różne skarpetki. 2 różne skarpetki. Nie wiem, co jest trzecią nogą. Nie wnikam. Noszę 3 różne skarpetki, ale jednak... Tfu! Bo się zaraz wyda, to jakaś hybryda chyba. Noszę 2 różne skarpetki od bardzo dawna, od liceum.
ale jednak zawsze muszą w jakiś sposób pasować do siebie. I kupiłam jedną parę w awokado, drugą w jajka sadzone i trzecią we frytki. Jesteś trendseterem, bo teraz są nawet firmy, które robią dwie różne skarpetki. Wiem, że a ja pamiętam, że na studiach biegałaś, to wszyscy: jeju, dlaczego ty masz dwie różne skarpetki? Nie pytajcie, dlaczego biegałam w samych skarpetkach na studiach. Tak było i już. Fajnie wygląda takie połączenie, nie? Na soksy takie. Jakie drobne są, nie uważasz? Jakie drobne? Na łyżwę 41. Nie, chodzi o to, że... Boże, na kajak, łyżwa to co innego. To się wytnie. Wytnie się. Zależy, kto będzie montował. Pandemia nie skończyła się tylko na soksach. Skietach. Skarach. Oczywiście panna Lula musiała mnie ciągnąć za rękę, za kapotę, za fraki, ciągnęła mnie do dodatków. Była jedna, jedyna. Jak Iza zobaczyła, to się rzuciła: Boże, kokardka, kokardka. Będziesz nosić. Ale wiecie, coś śmieszne, że ona naprawdę nosi takie rzeczy. Wiecie, że ja bardzo rzadko używam podkładu, praktycznie w ogóle, ale czasami lubię nałożyć podkład, bo wygląda się wtedy, wiecie, jak movie star. Mam gąbeczkę do podkładu i ta gąbeczka się gramoli po prostu od lewej do prawej. Nie, i... ona lata jak... Nie wolę. Jak porównać, żeby było poprawnie politycznie? Kiedyś się tak mówiło, ale teraz to nie wypada. Turla się w tej nazad. Tak. I wiecie co, to jest najgorsze, że ja ją wypiorę i tak ją położę gdzieś i ona zawsze się sturla i mi spadnie i tak dalej, i tak dalej. I wchodzę do Hebe i nagle patrzę, a tam jest po prostu... Trony. Najbardziej bezużyteczno, użyteczna rzecz świata. Sto jak na gąbkę. Czy czajcie, że ktoś w ogóle pomyślał, żeby coś takiego zrobić? Wykminił, żeby zrobić sto jak na gąbeczkę. Dlaczego mówisz, że jest bezsensowna, skoro... No kto trzyma taką gąbkę? Nie jesteś jedyną osobą, którą denerwuje turlanie się gąbki. Nie wiem. I kosztował 11,90, więc nie tak tanio. A na dodatkach w H&M-ie najpierw Lula zobaczyła wężyki. Znowu jesteś trendseterem, tobie się wężyki od lat podobały. Patrzcie. Tak od lat. A następnie ja zauważyłam takie kółka ze sztucznymi perełkami w takim ładnym perełowym kolorze. Wiecie co, no biżuteria H&M-u nie jest jakaś super ekstra trwała, niestety. Ale jak to zadbacie, to niektóre rzeczy mogą przetrwać. Te kolczyki były chyba po 19 zł, coś takiego. Ja jeszcze wzięłam taki krem BB z Mii. Zobaczymy, nie ma jakichś super ekstremalnie dobrych opinii ten krem, ale jest do bardzo jasnej cery, ma 94% składu pochodzenia naturalnego. On jest wegański, naturalny i nietestowany na zwierzętach, więc lindorek. Nie. Nie, wcale. Taki słodziaczek. Ojej, ciemny on się wydaje. Chociaż krem BB powinien się dopasować do skóry. Jakiś taki ciężki się wydaje. Bo był na pracę. Pachnie? Pachnie bardzo. 26 zł kosztował. No. Tutaj Iza jeszcze dorwała remover. Dorwała sieru hybrydowego. Sporo osób to polecało na Instagramie, więc pomyślałam, wezmę. Podobno to zarąbiście zdejmuje lakier. W sensie... Że super szybko odchodzi. Że szybko odchodzi. I... Boże, krzyk na klatce, przepraszam, tato, jakby tam się nie wiadomo coś działo. Biedny Franio. Właśnie moją uwagę zwrócił taki róż pieczony z Heana. Tak to się mówi? Róż pieczony? Wypiekany. Wypiekany. Pieczony. Pieczony to będzie kurczak na obiad. Spójrzcie, jaki śliczny, taki ciepły, bardzo brzoskwiniowy odcień. A ostatnio gdzieś czytałam, że właśnie takie ciepłe odcienie to tak odmładzają. Dlatego też zdecydowałam się na ciepły odcień pomadki. I to jest pomadka z Eveliny, Velvet Matte Lipstick. Też w takim ciepłym odcieniu, ciekawa jestem. Wiecie co, było podpisane 7 zł, myślałam, że wezmę. I kurczę, jak już zapłaciłam, się okazało, że 13, no ale no nie będę się kłóciła, nie? Też taki ładny, ciepły odcień. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało, czy to nie będzie taki... Że wiesz, że usta nagle będą takie mdłe. A tutaj jest dla twojej mamy krem do rąk, bo chciała z Bielendy. Szczerze wam polecam, jeżeli chodzicie do Lidla, to tej z tej firmy lidlowskiej Sien, Ancien, Bendien, Ten. Po polsku cień. Cień to jest bardzo kontrowersyjne słowo w dzisiejszych czasach. Jeśli jest ostry. Mają tam takie kremy. Patrzę, czy gdzieś. O, poczekajcie. Boże, uratowałam Lindorka. Wysiadła, byłby. Nie, no to poczekaj. Dorek. O, to jest dokładnie coś takiego, tylko zobaczcie, że zużyty i one są super. One tak ładnie nawilżają ręce, a uwierzcie mi, ja mam AZS i po prostu moje ręce są w strasznym stanie, jeżeli ja nie używam tony kremów, nie używam rękawiczek, mam kontaktowe w ogóle problemy ze skórą, więc to jest bardzo dobry krem, to jest zwykły krem ze sklepu i ten zielony jeszcze jest świetny. Niezwykły krem. 5 zł kosztuje. Ty masz tą wersję żółtą. Ale nie było żółtej, więc wzięłam właśnie
błękitną mamie i no i sobie wypróbuję i szklaniczek, szklany. Tak. Bo prosiła. Kupiłam sobie jeszcze mój ukochany eyeliner z Vibo. On jest mega tani, bo on kosztuje chyba z 8 zł. Matowy, brązowy, ale to nie jest taki brąz gorzkiej czekolady, tylko to jest takiej mlecznej praliny brąz i bardzo pięknie wygląda na oku, bo jest taki bardzo delikatny. Ja złapałam jeszcze tusz do rzęs. Mam już taki srebrny. W sensie opakowanie srebrne, kolor w środku czarny, przecież tusze są tylko czarne. Ale jak ja przeczytałam, że to jest efekt sztucznych rzęs, a ten srebrny tusz jest super, pomyślałam, że wypróbuję. Ten srebrny tusz to jest po prostu Ewelina. Jak Diora. Jest świetny, naprawdę. Dior ma jeden, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Bardzo długo używałam tego tuszu Diora. Tusz Eveline w srebrnym opakowaniu jest identyczny jak ten z Diora, tylko że Eveline kosztuje jakieś 19 zł. Tu jest kamuflaż mat z Essence. Bardzo fajny korektor, bardzo ładnie rozświetla. I znalazłam też wodoodporny z Eveliny. Mama Izzy zawsze mówi na Eveline Evelina, a na Catrice mówi Kertrycz. Ja to kupuję. Ma zakrywać bardzo mocno, więc myślę, że nawet tatuaże można nim zakryć. Pytacie, po co zakrywać tatuaże? Czasami trzeba. Czasami trzeba. I on kosztował jakieś 12 zł na promocji, także spoko. Ja jeszcze wzięłam takie wsówki do włosów w H&M-ie za 9,90. Zobaczcie, jakie ładne. Sobie spinam koczka, ja sobie często spinam koczka, dlatego że moje włosy, no widzicie, jak wyglądają. To bardzo ładnie jest tak sobie wpiąć ozdobne te wsówki, nie? Bo te, które mam tu w domu, to one są w takich po prostu różnych kolorach, że to wygląda. Wiecie, co jest najgorsze? Że dwie wsówki, które się w tym domu najlepiej trzymają, to jedna ma zielony brokat, a druga jest w kolorowe kropki. Tak, one są strasznie brzydkie. Jeszcze wzięłam sobie takie kolczyki. To jest chyba dopamina, nie? Nie, serotonina. Nie wiem, co ty zażywasz. Serotonina to jest. Wzór serotoniny, tak mi się wydaje. Był dopaminy i serotoniny. Pewnie, pierwsze, co to mnie zasłonić. Jakby się wyjęła, żeby się nie błyszczało. Wiesz, jak to jest zapakowane? Zobacz, to jest w ogóle opakowanie bezpieczne. Produkt został zapakowany bezdotykowo i hermetycznie. Coś dla ciebie. Coś dla mnie. To jest produkt dla Mizofomika. Jezus Maria! Co? Ona to rękami przed chwilą rozerwała. Ja mam takie silne łapy, że ja wszystko rozerwę, naprawdę. Tak, jesteś zdziwiona. Boję się ciebie. Sama się siebie boję. W kolejnych vlogach. Jeśli mrugnę 8 razy, to znaczy, że potrzebuję pomocy. Bardzo są fajne. Byś mnie potrzebowała, to wołaj. Wiecie, co to jest serotonina, mam nadzieję? A jak nie, to sobie sprawdźcie. I tutaj one są w ogóle w... Ja nie jestem w stanie oderwać metki, jak jestem... Pindek, co ma takie i na dwóch takich ty. One są zrobione ze srebra, pokryte warstwą rodu lub złota. I kosztowały 24 zł, były przecenione z 39, więc stwierdziłam, że sobie wezmę, bo już dawno chciałam mieć wzór serotoniny. Śnieg! Śnieg pada! Pingle, gdzie są twoje pingle? Jej! Śnieg! Jak pięknie! Ostatnia rzecz. To była współpraca, prawda? Ja chciałam sobie wziąć taki pyłek do oczu albo cień jakiś do oczu. A ja się dołączyłam do tej potrzeby. Tak. I znalazłyśmy taki pyłek z Pierre Rene. Pure Pigment od Pierre Rene. W kolorze 02, chyba Naked, z tego co pamiętam. O, widzicie jak się błyszczy? Ale znalazłam też taki primer do tych... produktów, malutki. Ja mam nadzieję, że będzie taki efekt takiego mokrego, złotego oka. Tak wysypujesz jak, nie powiem co, jak tabakę. Przeżyło się swoje. Ale na oczy bardzo pada. 11 zł z 20 i ten primer tak samo. Na 9. Idę gotować rosołu. Idę gotować rosołu. Garnek nagotuje, dzieci nakarmię, rodzinę nakarmię i będzie, a nie. Nie będą mi mówić, że ja nie potrafię ciepłego obiadu podać rodzinie. 5-litrowy garnek zrobię. Pada. Jezu, ale pada, nie mogę! Pada śnieg, dzwonią papierki w rączkach Izabelki. Thank you.
Uwielbiam kroić warzywa do wszelkich zup, a do rosołku najbardziej. No i tak się cieszyłam, że tak ładnie nagrałam, tak ładnie pokroiłam, a Julia mówi: a czosnek gdzie? Będzie rosło na indyku, a chociaż najlepszy jest na perliczce. O Jezu, na perliczce rosło jest po prostu fenomenalne. Ja lubię z indyka. I też dobry jest, jak się dodaje kawałeczek wołowiny, ale ja wolę bardziej taki esencjonalny, warzywny dzisiaj, więc będzie na indyku, na warzywach. Orzechach! Pewnie większość z was wie, jak się robi rosół. Ja jestem bardzo ciekawa, z czym podajecie rosół. Czy z makaronem, czy z kluskami lanymi, czy niektórzy podają podobno z pierożkami. Z ziemniaczkami. Z ziemniakami. Są też takie osoby, które jedzą z ziemniakami. Rosół ja nigdy nie jadłam. Z kołdunami! Z kołdunami. A u nas jeszcze bardzo często się z... W moim domu przynajmniej się tak podobało, z kluskami z kaszymanny. Bardzo mnie ciekawi, czy u was się jakoś inaczej jeszcze je? Z tymi przepisami na rosół to jest różnie, bo teraz jest taka reklama leci, gdzie chłopak dzwoni do swojej mamy i mówi: mamo, jak ty robisz ten super rosół? A ona mu każe, wiecie, obrać warzywa, wrzucić do garnka i dodać kostkę rosołową. Pietrucha, proszę ja was. Marchewa. Bum, bum, bum. Elegancko, kulturalnie, wrzucando. Seler. Czosnek. To jest cebula. Wiecie, co zrobić, żeby rosół był pyszny? Cebulę trzeba opalić. To będę walczyła o to, żeby móc opalać cebulę! Natka. Jak chlapie, Natka. I jeszcze dodaję często świeży lubczyk, jak mam, ale akurat nie kupiłam, więc nie będzie. Mega. Jeszcze zalewam go oczywiście zimną wodą. I nastawiam na tak maleńki ogień, żeby on tylko sobie tak pyrkał. I zdejmuję szumy, wam po drodze, wiecie, to trzeba to zrobić, no bo szumy to jest po prostu wytrącające się białko, więc trzeba to usunąć. Żeby rosół był klarowny, to jest bardzo ważne, jest taki złocisty, klarowny i piękny. Jak w panu Tadeuszu możecie dorzucić pereł. Czy nie jest to wspaniałe? Po prostu kuchnia polska zawsze mnie zachwyca pod tym względem, że gotujecie rosół, macie zupę. Z warzyw możecie zrobić sałatkę jarzynową. A my mamy domowe ogórki kiszone, domowy majonez, więc może zrobię. Z mięsa możecie sobie zrobić jakąś taką, wiecie, przekąskę, na przykład jeść sobie to mięso gotowane z chrzanem. Bo czy to nie jest genialne? Kuchnia polska, to jest tak inteligentna kuchnia, z której wszystko się wykorzystuje. A na zajutrz z rosołku? A na zajutrz z rosołku będzie pomidorowa. Zrobiona z rosołu z wczoraj. Ziele angielskie. Liść z wieńca laurowego. Pieprz. Czy wy liczycie, jak wrzucacie? Ja liczę. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Dzięki wielkie za kolejny wspólny dzień. Bardzo nam miło, że spędzamy razem ten grudzień. Ja naprawdę jestem podekscytowana. Spisujemy się w komciach. Kochamy was bardzo serdecznie. Trzymajcie się gorąco. Lovesi, bajsi. Papsi! La 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 na 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 na.